Dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na krótkim briefingu prasowym Platformy Obywatelskiej w trakcie odbywającego się dwudniowego 9. forum samorządowego, które odbywa się w Kołobrzegu, w hotelu Aquarius. Witam Pana Przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Powiatu Kołobrzeskiego, Pana posła Marka Hoka, który odniesie się do wczorajszej konferencji prasowej SLD. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, jesteśmy świadkami naprawdę wydarzenia bardzo ważnego, chyba historycznego dla miasta Kołobrzeg. 9. forum samorządowe, największe z forum, które do tej pory odbywało się w Szczecinie, po raz pierwszy w Kołobrzegu. Zjeżdżają się wszyscy samorządowcy z naszego regionu zachodniopomorskiego, naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego, parlamentarzyści z Parlamentu Europejskiego, wiceprzewodniczący Jacek Protasiewicz, przyjeżdżają goście z Niemiec, ze Szwajcarii, z Chorwacji, ze Skandynawii i dowiadujemy się z ust pana posła Wziątka, że nie powinniśmy takich imprez organizować w Kołobrzegu, że nie powinniśmy takich gości tutaj u siebie sprowadzać, ponieważ problemy, o których mówił, są według pana posła dużo bardziej istotne. O takie spotkanie w takim towarzystwie zabiegają wszystkie samorządy. Udało nam się po wielu latach taką imprezę sprowadzić do Kołobrzegu. A pan poseł Wziątek, tak samo jak i pan poseł, czy pan radny sejmiku wojewódzkiego, pan z SLD, pan Wieczorek i jeszcze inni radni, próbują dezawuować w ogóle wartość Kołobrzegu. Próbują przeszkadzać w rozwoju tego miasta, w promowaniu tego miasta. A to, że szóstka nie powinna iść torem kołobrzeskim, a to, że takie imprezy nie powinny się odbywać w takich pomieszczeniach i w takiej miejscowości jak Kołobrzeg, to jest dla mnie skandaliczna wypowiedź i uważam, że panowie, zwłaszcza ci z zewnątrz, z Kołobrzegu, z SLD, nie powinni przeszkadzać w promowaniu naszego miasta, żeby właściwie trzymali się od tych naszych spraw lokalnych trochę z daleka, bo to jest wstyd, bo w tym uczestniczą w forum samorządowym i radni sejmiku wojewódzkiego z SLD, i samorządowcy z SLD, i z PiS-u, i z wszystkich ugrupowań politycznych. Są samorządowcy, wójtowie, prezydenci, burmistrzowie z wszystkich opcji. Bawią się tutaj naprawdę znakomicie w sensie poznawania tego tematyki, tego forum, a takie atakowanie tej lokalizacji jest zupełnie na miejscu, jeszcze w kontekście sanatorium dziecięcego Słoneczko i ten komentarz, że nie ma pieniędzy na leczenie dzieci, a są pieniądze na spotkania samorządowców w Kołobrzegu, jest nieuprawnione, jest po prostu nieeleganckie i nieetyczne i tak nie powinien powiedzieć parlamentarzysta, który już nie po raz pierwszy próbuje pomniejszyć ważność i ważkość naszego miasta Kołobrzegu, o które my wszyscy tak bardzo się staramy. W uzupełnieniu chciałbym dodać, Szanowni Państwo, że tematyka 9. Forum Samorządowego jest bardzo istotna. Przez dwa dni Kołobrzeg stał się, można powiedzieć, stolicą samorządu i debaty o samorządzie, o przyszłości, o tak zwanych inteligentnych specjalizacjach, czyli kluczowych obszarach rozwoju, które będą otrzymywały wsparcie w nowej perspektywie unijnej 2014-2020. Wczoraj byliśmy świadkami podpisania umowy, czyli takiej oddolnej inicjatywy samorządów województwa zachodniopomorskiego, gmin, miast w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych, czyli też zidentyfikowanych oddolnie przez samorządy kluczowych obszarów, które będą miały wsparcie w przyszłej perspektywie unijnej, czyli to, o czym mówimy cały czas, czyli wykorzystanie szansy, która chyba drugi raz już się nie powtórzy. Następna perspektywa 2014-2020 będzie ostatnią tak bogatą w fundusze unijne dla Polski. Dlatego warto debatować, warto wymieniać się doświadczeniami pomiędzy trzema sektorami, pomiędzy biznesem, pomiędzy nauką i pomiędzy samorządem. Bez względu, samorządowcy, tak jak pan poseł wspomniał, bez względu z jakiej opcji powinni tu być. I są. Szkoda tylko, że niektórzy, jak pan poseł Wziątek, skupiają się na takiej jałowej, prymitywnej, bym powiedział wręcz, krytyce. Skupiają się na otoczce, która jest według mnie, jeśli chodzi o sprawy organizacyjne, naprawdę dopięta i dopracowana. I z tego też możemy być dumni jako miasto, że mamy takie obiekty i tu możemy przyciągać tak znaczące imprezy. A w ogóle nie odniósł się pan poseł do meritum. Szkoda, bo tematyka jest bardzo istotna. Mówiliśmy dzisiaj, również rozmawiamy cały czas o współpracy międzynarodowej, o zidentyfikowaniu współpracy również pomiędzy międzynarodowej. Dzisiaj województwo zachodniopomorskie podpisało umowę ze Skandynawią. Czyli szukamy wyzwań i
identyfikujemy te wyzwania na przyszłość, chcemy współpracować z każdym. Pan poseł Wziątek niestety, tak jak powiedziałem, skupił się na jałowej krytyce. Szkoda, panie pośle, bo Kołobrzeg na to nie zasłużył. My jesteśmy dumni z tego, że mamy tą imprezę tutaj u nas i cieszymy się, że możemy być świadkami tak ważnego wydarzenia w Kołobrzegu. Co do słoneczka, też chciałbym się odnieść, bo wczorajszy briefing SLD też o tym wspomniał. My jako Komisja Uzdrowiskowa, jestem jej członkiem Rady Miasta, spotkaliśmy się u prezesa uzdrowiska SA, pana Mateusza Korkucia, na jednym z ostatnich posiedzeń Komisji Uzdrowiskowej, gdzie szczegółowo zostały nam przedstawione informacje co do lecznictwa dziecięcego, uzdrowiskowego. Również mieliśmy okazję, jako Komisja Uzdrowiskowa, w których członkiem jest radny SLD, przewodniczący klubu Jacek Woźniak, okazję zwiedzić obiekty Słoneczka, więc radny Jacek Kuś może się spytać swojego kolegi klubowego, jak jest naprawdę i czy było tak, że nie było wstępu do Słoneczka. Oczywiście, że nie. Mieliśmy okazję zobaczyć, jak funkcjonuje. Decyzje, wczoraj rozmawiałem z panią wicemarszałek Anną Mieszkowską, strategia dla rozwoju uzdrowiska będzie na jesień w województwie przez Urząd Marszałkowski opracowana i myślę, będziemy szczegółowo również w Radzie Miasta i na Komisji Uzdrowiskowej o niej dyskutować. Panowie wczoraj namawiali na zwołanie sesji nadzwyczajnej miasta Kołobrzeg odnośnie uzdrowiska kołobrzeskiego. Jestem porażony wiedzą i tą na temat uzdrowisk kołobrzeskich. Chciałem powiedzieć, że Uzdrowisko Kołobrzeg, spółka SA, jest w tej chwili własnością samorządu województwa. Pan marszałek jest jego organem prowadzącym. I jeżeli chodzi o rozmowę na temat uzdrowiska, to sesja powinna być zwołana nadzwyczajnie, ewentualnie w sejmiku województwa, bo on jest gospodarzem, on jest właścicielem tego uzdrowiska. Jeżeli chcemy debatować na temat przyszłości uzdrowiska Kołobrzeg, to powinniśmy zaprosić do tej debaty nie uzdrowisko nasze kołobrzeskie, które jest bardzo małym uzdrowiskiem, ma tylko 1200 łóżek, a 600 łóżek dziennie jest w Funduszu Zdrowia wykorzystywanych, a jest ponad 6000. Powinniśmy zaprosić prezesów wszystkich dużych ośrodków, Arka Mega, Bałtyk, San, Ikar, Jantar, dziesiątki sanatoriów, które w Kołobrzegu funkcjonują, to jest ponad 6000 miejsc. A panowie z SLD, jakby nie czując kto, gdzie jest za to odpowiedzialny, wrzucają całe uzdrowisko kołobrzeskie do jednego worka i próbują decydować, jak ta ma funkcjonować ta firma. Ta firma jest firmą w tej chwili samorządową, jest przejęta przez samorząd województwa i insynuacje tego typu, że to walczyli z Platformą o to, żeby te budynki z tyłu, które pokazywali, zostały niesprzedane, jest zupełnie nieuprawnione, jest nieeleganckie, nieetyczne. Tak powiedział tutaj pan przewodniczący. Przygotowana strategia, wiemy, jak będzie funkcjonowało uzdrowisko kołobrzeskie. Oczywiście będzie decydował o tym wolny rynek. Nie ma dzieci w Słoneczka z tego powodu, że nie są kierowane przez lekarzy rodzinnych i przez lekarzy pediatrów. Do tego wszystkiego jest przygotowana strategia i rozwój generalnie uzdrowiska kołobrzeskiego i Słoneczek. I o tym powinniśmy rozmawiać, a nie wrzutki polityczne. Ja rozumiem, że jest kampania, że szukamy poparcia i takie uzdrowisko kołobrzeskie zawsze było dobrą pożywką dla niektórych sił politycznych i próbują to w tej chwili bardzo brzydko i nieelegancko wykorzystywać. Jeśli są jakieś pytania, to chętnie odpowiemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.